Gaudiamus sic tui, jubiles tum sumus. Gaudiamus sic tui, jubiles tum sumus. Na pomysł założenia klubu wpadli 3,5 roku temu trzej studenci mieszkający w Nawojce: Kamil Piławski, Piotrek Oćwieja i Dawid Drabczyk. W takiej rozmowie pół żartem, pół serio postanowili, że zakładają klub piłkarski. Dzięki życzliwej postawie ludzi w związku, w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, już w trakcie rozgrywek klub został zgłoszony do gry w C-klasie. A oczywiście najpierw podstawowy problem to było znalezienie sponsora. Okazało się, że problemem to nie jest, bo dzięki naprawdę miłej, życzliwej postawie prezesa Fundacji Studentów i Absolwentów Bratniak, pana Grzegorza Murzańskiego, no te pieniądze się znalazły bardzo łatwo. Stąd od nazwy fundacji też nazwa klubu Bratniak Kraków. Pierwszy sezon to była trochę taka zabawa. Przez klub się przewinęło naprawdę bardzo dużo ludzi, bo ze względu na to, że nie mieliśmy treningów, no piłkarzy, bądź też jak się okazywało, niektórzy piłkarzami byli tylko we własnych oczach, trzeba było testować już w meczach ligowych. No po tej zabawie w pierwszym sezonie, drugi sezon, do drugiego sezonu podeszliśmy już trochę poważnie. Tak jak już wspominałem, no pierwszy sezon w C-klasie, no to powiedzmy, że była to czysta zabawa. No, wyniki były mało imponujące. W drugim sezonie, jak już było troszkę kilku lepszych zawodników, no i tak trochę poważniej do tego podeszliśmy, no byliśmy bardzo blisko awansu. W zasadzie awans uciekł nam w ostatnim meczu, bo wystarczyło, że strzelilibyśmy jedną bramkę, niestety zakończył się remisem 0-0, a mecz był typowym, był to meczem do jednej bramki, no niestety nie udawało się. Nawet pamiętam do dziś sytuację z takiej 88 minuty, kiedy kolega do pustej bramki z 3 metrów nie trafił. No i, więc zostaliśmy na kolejny sezon w C-klasie. Natomiast w zeszłym sezonie awansowaliśmy, wprawdzie po barażu, ale myślę, że zdecydowanie byliśmy najlepszą drużyną w grupie. W tym roku awansowaliśmy do B-klasy, no i na początku bardzo miłe zaskoczenie dla nas. Nie wiem, czy było to siłą rozpędu, czy też przeciwnicy nas nie doceniali, ale wygraliśmy pierwsze 8 meczów. No, końcówka już była dużo gorsza, bo przegraliśmy 3, no ale po rundzie jesiennej jesteśmy na pierwszym miejscu, więc chyba trzeba będzie się zastanowić nad awansem wyżej. Na pewno jest to przeskok między C a B-klasą. W zasadzie nie ma już zespołów, oczywiście jak na ten poziom, słabych. Myślę, że na jesieni po prostu udało się nam, przynajmniej w tych 8 meczach pierwszych, mieć w miarę optymalny skład, chociaż często graliśmy bez bramkarza. To była nasza największa bolączka. Bramkarza mamy bardzo dobrego, ale nie zawsze może być. Dodatkowo, no w zasadzie przystąpiliśmy do tego sezonu bez żadnych treningów, bez trenera. No nie wiem, no cieszyć się chyba należy, że to miejsce pierwsze jest. Teraz, no, na początku tego roku zgłosił się do nas Waldemar Słowakiewicz, zaproponował po prostu, że chce nas trenować. No i myślę, że na razie ta współpraca układa się bardzo dobrze. Myślę, że to... Wszyscy zawodnicy praktycznie, którzy teraz grają w Bratniaku, to są, nie chwaląc się, moi znajomi. To znaczy ja pobawiłem się w skauta, no, znałem mnóstwo ludzi, którzy w piłkę grają, ale czysto amatorsko, nie grali wcześniej w klubach, a grać potrafią. No i czasami było ciężko kogoś zmusić, ale powolutku, no i zbierało się. W większości są to studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Akademii Górniczo-Hutniczej. Chociaż my przed nikim drzwi nie zamykamy i zawsze chętnie kogoś zapraszamy.
No na początku, tak jak mówię, byli to główni znajomi, bo w zasadzie nie mieliśmy ani czasu, ani miejsca, żeby trenować, więc często było tak, że zawodnik był od razu po zgłoszeniu sprawdzany już w meczu ligowym. Różnie to bywało. W tym momencie już tak na stałe nawiązaliśmy współpracę z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UJ-u. Tam gramy na boisku na ulicy Piastowskiej, tam mamy salę, trenujemy. Ogólnie zaplecze, myślę, że jak na B klasę jest bardzo dobre. Przygoda zaczęła się z Bratniakiem od Futbol Małopolska. Tam gadaliśmy się z chłopakami z Bratniaka, że całą rundę trenują sami, grają sami, bo na tamte czasy nie było treningów, nie miał się kto nimi zająć i napisaliśmy na forum, dogadaliśmy się, no i tak właśnie wylądowałem w Bratniaku. Jak na B-klasowy zespół, bardzo fajnie, dlatego że mamy dwa razy w tygodniu treningi, zaczęliśmy 9 stycznia pierwszy trening. Frekwencja bardzo dobra, 14-15 osób, można powiedzieć, że prawie 100% frekwencji na pierwszych treningach. Następnie dzięki prezesowi fundacji, panu Murzańskiemu, zorganizowaliśmy 7 sparingów, z tego 3 już dzisiaj był czwarty, czyli 4 rozegraliśmy, zostały nam jeszcze 3, praktycznie wszystko na sztucznej płycie, tutaj na boisku nad Wiślaną. Także przygotowania mamy bardzo fajne. Dwa razy w tygodniu trenujemy, środa i piątek. Środa była siłownia, piątek sala na obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie środa teren, czyli bieganie w terenie, robienie kondycji, piątki sala, no i teraz zaczęliśmy serię sparingów i na tym poprzestaniemy. Ostatni sparing gramy z Wisłą Rząska, jeszcze została nam Kaszowianka, także drużyny bardzo fajne do sparowania. Tutaj z założenia mam tylko jedno i tylko jedno nas będzie zadowalało. Pierwsze miejsce w B-klasie, awans do A-klasy, dlatego myślimy troszkę przyszłościowo. Dokonamy siedmiu transferów, mam takie założenie tutaj z kolegami, że pierwsze miejsce, o które nam chodziło, żeby coś zrobić przed sezonem, to najważniejsza rzecz to właśnie była dokoptować jeszcze parę osób do tego składu, dlatego że jeździli na mecz do tej pory w 11-12 osób i po prostu nie było walki o skład. Kto przyjechał, praktycznie ten grał. Zdarzało się tak, że 4-5 meczy graliśmy bez bramkarza i cud, że po prostu takie wyniki były grając bez bramkarza. No ale to dobrze świadczy o chłopaka grających w polu. Na dzień dzisiejszy wzmacniamy się praktycznie 7 zawodnikami, tak jak wspomniałem. Jeden zawodnik będzie to już na 99% z Bronowickiego, jeden ze Zwierzynieckiego. Bramkarz to jest drugi bramkarz, który do nas przyjdzie, to jest taki cichy talent, samouk można powiedzieć, ale zawsze to drugi bramkarz. Dzisiaj właśnie grał pierwszą połowę w sparingu bardzo pozytywnie. Jeden, co prawda poważny, ale jeden błąd jak na młodego chłopaka. Następny, który przychodzi do nas prawdopodobnie, to będzie zawodnik z Wiktorii, Kraków. Jesteśmy tam w kwestii dogadania się jeszcze paru spraw, ale będzie to młodzieżowiec, jest to melodia przyszłości pod kątem właśnie awansu do A-klasy. Następnych dwóch ludzi to też jest melodia przyszłości, dlatego że są po kontuzjach, muszą przepracować jeszcze parę tygodni. Już dzisiaj jeden Bartek pokazał się z bardzo dobrej strony, środkowy pomocnik. Praktycznie mamy transfery zrobione, będziemy mieli zrobione w każdej formacji. Bramkarz, trzech pomocników, napastnik, także tak jak mówiłem, 7 osób.